Dzień Żonkila, bo wiosną już po raz ósmy w Cieszynie zakwitły żonkile. Dzisiaj to taki dzień podsumowujący. Przyjdą tutaj na płytę rynku roześmiane, szczęśliwe i pełne nadziei dzieci. Ja może dodam jeszcze do tego, że w tym roku przeszliśmy za granicę i posadziliśmy po raz pierwszy żonkile w Czechach. Tak, super. Bardzo ładne, piękne przedszkole. Dzieci się bardzo cieszyły i sadziły i przedszkolaki, i klasy pierwsze, i drugie. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. Spotykamy się na rynku i potem przejdziemy wszyscy orszakiem całym do zamku. I tam jest przygotowana wystawa prac dzieci, które właśnie na konkurs przygotowały. I będzie też, chcemy też tam podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do kampanii Pola Nadziei. Ta akcja, czyli kampania, bo to właściwie jest kampania, no ale akcja, my też to nazywamy, ma na celu uwrażliwianie młodego człowieka na cierpienie drugiego człowieka, aby nawet taki maluszek przedszkolny miał świadomość, że może pomóc temu choremu, który nas bardzo potrzebuje, o którym pamiętam. Jesienią sadzimy żonkile, wiosną właśnie zawsze organizujemy happening, zakończenie. I chciałam jeszcze dodać, że na zamku będzie również jedna klasa uczestniczyła w warsztatach.